Wracamy po pewnej przerwie. Trochę jestem przeziębiony. Jakaś zaraza mnie łapie. Więc zobaczymy, czy w ogóle to, czy ja w ogóle się nadaję do nagrywania. Ale może jakiś tam kawałek dzisiaj się uda nagrać. Co ja tu w ogóle robiłem? Została nam wieża. I została nam jedna z zaginionych zagadek. I gwiazdka. Pytanie, która gwiazdka? Sfinksa chyba nie wziąłem. Tak mi się wydaje. Jeśli dobrze pamiętam, to spróbujemy pójść w tamtą stronę. To było gdzieś tu. Widzę jakieś jeszcze znaki. A tak. A nie, Pandora, okej. Okay. Pandora jest niewzięta. No, chyba idę tak trochę naokoło. Słyszę, że mój głos już jest nie ten sam, więc. No, zobaczymy. Czy dam radę coś nagrać. Wczoraj mnie coś tak wzięło, dzisiaj już, no faktycznie, nos trochę zatkany. Dobra, weźmy to. I teraz... To akurat też prawda. Czy tu jest głęboko? Chyba tak. Fuck. Dam radę. Dałem radę. Teraz gdzie jest ta zaginiona? Niby gdzieś tu, ale w którą stronę? Dobra, spróbujmy znaki zapytania. Odkryć. To nas przynajmniej gdzieś poprowadzi. Tu. A, tego terminala nie wiem. Byliśmy tu na górze? Czy też nie? Chyba nie. What the fuck? Santin Kalkidikidneksi? Co? Jeszcze schemat? Ha! Tego na pewno nie było w demie. Nadmorskie miasto. Gdy dotarło do mnie, że to koniec, ale tak na dobre, postanowiłam się wybrać w ostatnią podróż do moich ulubionych miejsc, zanim objawy uniemożliwią mi funkcjonowanie. Nigdy nie wybaczę ludziom tego, co zrobili z Kalkidiki. Jakieś brzmi grecko. To niesamowicie dzikie i surowe miejsce pomiędzy górą a morzem, które porastają sosny aż do samej wody. Kolory, widoki, czyste i przytłaczające piękno. Prawdziwa poezja. A oni je tak po prostu zabudowali. Szkaradne hotele, porastające ziemię niczym nowotwory. Ohydne bary na plaży nadające te ogłuszające skrzeki na całe morze. Nawet na Kavourotrypes, kurde, jak to się czyta. Nie dało się za to nie nienawidzić ludzkości, choćby odrobinę. Poruszająca i piękna wydawała się sama myśl, że wszystko to pochłonie natura. A hotele stopniowo wsiąkną w glebę porośniętą wysokimi trawami. Ale wtedy wróciłam do Salonik i mimo całej tej miejskiej brzydoty, świadomość tego, że ludzie nie będą spotykać się już pod kamarą, nie będą chodzić na długie spacery po promenadzie i zamawiać naleśników na placu Navarinu, była niewyobrażalnie smutna. Na myśl o stojącej w samotności i kompletnie pustej rotundzie, choć była świętym miejscem przez tyle wieków, przypomniało mi się, że nie tylko plaże i lasy są piękne, a miasta mogą być czymś więcej niż tylko zatłoczonymi ulicami i hałasem.
Miasta mają swoje historie i osobowości, a to coś znaczy. Dla kogo w ogóle ja to piszę? Czy wierzę, że ktokolwiek ocaleje? Czy sądzę, że ten szalony projekt z robotami, o którym słyszałam, naprawdę się powiedzie? Czy mam nadzieję, że pewnego dnia na naszej planecie pojawi się obca cywilizacja i będzie się zastanawiać, kim byliśmy? Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia, ale jest coś w tej miłości, którą darzymy stworzone przez nas piękne rzeczy i w naszym obrzydzeniu do bezsensownego zniszczenia, co ma znaczenie. Miranda. Dlaczego nasi przodkowie nie rozumieli, że można budować, nie niszcząc danego obszaru, tylko go upiększając? Nawet jeśli troszczyli się jedynie o własną korzyść, czy to nie byłoby dla nich korzystniejsze? Korneliusz. W długoterminowej perspektywie owszem, ale ludzie rzadko kiedy myślą o odległych skutkach, zwłaszcza jeśli coś motywuje ich do natychmiastowego działania. Miranda. A jednak większość z nich odczuwała niezadowolenie z rezultatów. Czy nie dostrzegali tego, że mogli postąpić inaczej? No, krótkowzroczność to jest niestety plaga ludzkości. Rozwiązywanie niewłaściwych problemów. Źródło. Czy możesz mi wskazać drogę ku lepszym czasom? L.D. Armand. W naturze ludzi leży rozwiązywanie problemów. To cytat często przypisywany mojej przyjaciółce, Aleksandrze Drenan. Stał się internetowym memem, używanym ironicznie i na poważnie, choć Aleksandra jest oczywiście przepełniona szczerym oddaniem ludzkości do szpiku kości. To bardzo interesująca myśl, która jest kluczowa do zrozumienia naszego gatunku. Rzeczywistość jest jednak nieco bardziej skomplikowana. Weźmy na przykład niedawne wyginięcie orangutanów i niecichnącą dyskusję o zagrożeniach związanych z nieznanymi patogenami uwolnionymi w wyniku ludzkiej aktywności. Większość z nas się zgadza, że problem istnieje, a także, co istotne, większość z nas sądzi, że należy coś z tym zrobić. Zatem zidentyfikowaliśmy problem i wspólnie postanowiliśmy działać. Dlaczego więc nic się nie dzieje? To poważne pytanie. Wkłada się wiele wysiłku w szerzenie świadomości, ale odważę się zasugerować, że czasem nasza impulsywna chęć rozwiązywania problemów prowadzi do złych celów. Świadomość nie jest problemem. Udało się już przekonać ludzi, że coś się musi zmienić. Więc skoro nic się nie zmienia, powinniśmy się zastanowić, dlaczego wola ludzi nie przekłada się na działania. Brak tekstu w archiwum. Aleksandra jest również zdolna do niszczycielskiego sarkazmu. Ale to osobna historia zasługująca na osobną książkę. Miranda. Może problemem było to, że brakowało im nadziei. Dostrzegali problemy, ale nie byli w stanie wyobrazić sobie, że pewnego dnia uda się je rozwiązać. Athena. Ludziom bardzo łatwo pogubić się w problemach teraźniejszości i uznać, że nic się nigdy nie zmieni. Korneliusz. Stracili nadzieję, bo historyczne okoliczności, w których się znaleźli, sprzyjały rozpaczy. A to z kolei oznaczało, że te warunki nie mogły się zmienić, jak stawić czoła samej historii. Założenie siódme, czy to znów Straton? A nie. Nie wiem czemu. Bo założenie brzmi jak zasada Talosa, czy coś tam. Ale to dziennik Hypatii, część siódma. Założenie Nowego Jeruzalem, dzień 372. O, dziś zginął Jemo. Chwilę temu był tutaj, spawał części na górnych poziomach wieży, a za chwilę już go nie było. Jeden nieuważny krok wystarczył. Athena zabrała jego ciało na zaporę, ale nawet Korneliusz nie był w stanie mu pomóc. Jemo odszedł. Teraz została nas dwunastka. Athena, codziennie myślę o Jemo. Korneliusz, ja też. Athena, to nie twoja wina, nawet cię tam nie było, a ja tak. Czy co, to nie był, on zginął nie w tej katastrofie Nowej Aleksandrii, tylko po prostu jakiś wypadek. Dobra, co to jest to? Ładowanie wersja piąta. I co to było? Jak to nieistotny? Ani... Ha? Przecież macie problemy z energią.
Jak to może być nieistotne? Dobra, widzę, że tam jest zaginiona zagadka. To jakoś może się uda na skróty. Patrzę, czy nie ma tu gdzieś jeszcze czegoś. Hops. Dobra, tego nie dało się rozwiązać w demie, więc zobaczymy. Minimalizm. Czy wejście jest z tamtej strony? Mamy zakłócacz. Pyk. Mamy wiatrak. Wow. To jest wysokie. Kabel biegnie po suficie. Możemy to odczepić. Chociaż na razie to nic nie da. Łopanie. Wysoko. Dobra, chwila. Tu jest... Nie ma żadnego... Dokąd ten kabel biegnie? Niech no się przyjrze. Do przycisku? Ha. Nie ma jakiegoś innego poziomu tutaj. Jest tylko ten. Ciekawe, że tu są kratki. Czy da się przez nie? Pewnie po to, żeby się teleportować przez nie. Bo tu właśnie jest teleport. A czy jeżeli zrobię tak? Muszę to sprawdzić. No, złaś. To mogę się teleportować? Mogę, okej. Więc to jest jedna rzecz. Tu jest czerwony laser, który widać stąd. O! To ciekawe. Podejrzewam, że ja tu będę musiał stać i się teleportować tam. Chociaż z drugiej strony to jest zamknięte. Dobra, co możemy z tym teleportem zrobić? Proszę zejść. Trzeba ten zakłócacz chyba jakoś uwolnić, ale na razie nie widzę jak. Chociaż chwila. Czy da się widzieć ten teleport pod takim kątem, żeby wyjść stąd? No, chyba nie. Jest to na tyle... Nie, to jest w ogóle w całości zabudowane. Chyba. Chociaż... No raczej nie. Nie da się. Czyli tam się pewnie trzeba będzie teleportować. Dobra, to na razie to zostaje. Załóżmy, że mogę zrobić tak. Aha. I co teraz? Mamy tu otwarte. Czyli teraz mogę zabrać zakłócacz. Zgadza się. Aha. Okej. Zróbmy jakoś tak. Są dwa przyciski. Co to robi? O! W ten sposób.
Teraz pytanie. Co jest tam? Tam na dole jest ładowarka, którą musiał... Czy jeśli tam wejdę, to będę mógł wrócić? To jest pytanie. Mam nadzieję, bo jak nie, to trzeba będzie wszystko resetować. Bo teleportu nie widać stąd. A, okej. Zaraz, czy tego nie widać? Aż tak źle? Czyli co? Jestem tu uwięziony? No to świetnie. Nie no... Bardzo mi się nie podoba to. A co to robi? Aha, tam otwiera. No i serio? Nie wyjdę stąd? Czy to musi być gdzieś wyżej, żeby się dało tego użyć? No nawet nie dali tu drabiny jakiejś czy coś, żeby dało się... No nie podoba mi się to. Zbyt częste są w tej grze takie sytuacje, że trzeba resetować. Dobra, no nic tu chyba nie wykombinuję. No, chyba, że nie wiem, no jednak się da to zrobić. Ale nie sądzę. No nie, nie da się. To resetujemy, bo koniec. Ech. A jakby tak? Może zacząć w ten sposób. A może trzeba tu jakoś inaczej zadziałać? Serio? Gdzie ten teleport zostawiłem? A. No tak, tak się nie da. No to chwila. Zastanawiam się, czy to wszystko jest faktycznie właściwą metodą. Bo tutaj trzeba mieć ten zakłócacz chyba po drugiej stronie, żeby on mógł stać na przycisku i zakłócać tą ścianę. Tylko jak to zrobić? Ha? Znowu? Jezus! Nie tu, gdzie trzeba, ale tandeta. Czyli co? Możemy zrobić tak. Pytanie. Bo tu jest zamknięte. Ewentualnie ja mógłbym tu stanąć i coś zrzucić na dół. Teleport?
Aha. Jeśli zrzucę tam teleport... Nie, nie mogę zrzucić tam teleportu. Bo ja muszę to mieć właśnie tu, żeby wyjść stamtąd. Nie ma innej opcji, żeby wyjść. Czyli teleport musi być tu. To pytanie, jak przenieść zakłócacz na drugą stronę? No kurde. Dobre pytanie, bo przycisk tylko to otwiera. Chwila. Czy ja mógłbym się wystarczająco wysoko unieść, żeby tam do teleportu jakoś sięgnąć? Połóżmy ten teleport gdzieś jak najdalej. Można przetestować, tylko muszę to ostrożnie zrobić, bo potem nie wejdę znowu. No dobra, załóżmy wiatrak. Jak wysoko to jest? Chyba nie dość wysoko. Żeby zobaczyć teleport. Czyli zły pomysł. Ale chyba widzę coś. Stąd, znaczy z wysokości tam widać to. Więc gdyby tam na dole był teleport, mógłbym się tam teleportować. Stąd. Ale jak potem bym wyszedł? Chwila. Widzę. Dobra. Muszę zabrać teleport. Położyć go tu. Zabrać wiatrak. I teges. W sumie nie wiem, czy muszę zabierać ten wiatrak. Ale widzę, że... No właśnie, chyba nie muszę go zabierać. Kurde. Postawmy go jeszcze raz. Kiedy jestem tu na górze... Nie, zaraz. Jeżeli teleport będzie właśnie tu, to powinien być widoczny stamtąd i w ten sposób mogę stamtąd uciec. Zgadza się? Albo jeśli będzie, nie wiem, tu. Tak, żeby faktycznie był widoczny. No może tu będzie najlepiej, nie wiem. Ale to wciąż nie rozwiązuje problemu, bo ja się muszę dostać tam na dół. Czyli te dwie muszą być obciążone, dwa przyciski. Gdyby tak było i mógłbym tam zejść, to mógłbym też uciec przez teleport widoczny z dołu. Ale no... Nie mam obciążników. Mógłbym mieć wiatrak, to jeden, ale teleport musi zostać tu. Chyba, że nie musi. Chwila. Nie musi. Znaczy musi.
Teleport nie może być użyty jako obciążnik, bo on będzie naszą ucieczką. Więc tak czy inaczej, muszę jakoś przeszmuglować ten jammer na drugą stronę. Nie ma innej opcji. Jak to zrobić? Jeśli zrzucę tam na dół... Jesus. Jeśli zrzucę tam na dół teleport, to potem nie wyjdę stamtąd znowu. Teleport musi tu zostać. Mogę tam zrzucić wiatrak co najwyżej. Jak na razie. A co robi w ogóle ten przycisk? A, on trzyma to. W sensie ten przycisk tam... Tu. On trzyma nam otwarte to. Kurde. Tu jest teleport. Żeby go użyć... No ta brama musi być otwarta. Coś mi tutaj umyka. Mógłbym się tam teleportować z jammerem, ale co mi to da? Nic, nie ucieknę wtedy. Dobra, nie wiem, pokombinuję jeszcze. Może jednak nagrywanie, kiedy jestem chory, to nie jest najlepszy plan. Chwila. Jeszcze jedno. Jeśli się nie uda, to będę musiał zresetować, ale... Być może dobrze robiłem wtedy. Tylko jedna rzecz mi umknęła. Nie jestem pewien. Bo co, wziąłem to... I nie mogłem naładować... Nie, to nic nie da, nieważne. Bo tamta brama u góry jest zamknięta, ale to nie ona przeszkadza. Myślałem, że po prostu jak stanę tutaj, to mi pomoże, ale nie, to nie pomoże. Nie widać gdzieś tego tele... Okej. Widać ten teleport z dołu. Never mind. Jak zwykle przekombinowanie. Jak żeby inaczej. No, tylko właśnie. Teraz to jest zamknięte. Czyli musimy coś tam na... Aha, no to jeszcze raz. Ja po prostu tam wejdę. Naładuję. Pyk, naładowane. Teraz mogę wyjść. Zabrać to i już jest gotowe. Aha, no to czyli tak. No, przegapiłem. No, nie sądziłem, że będzie widać ten teleport stąd, ale no, powinienem był sprawdzić. Dobrze, że sprawdziłem. Okej, czyli no jest dosyć spory kąt widzenia. Cieszę się, że się udało. To wszystkie zagadki? Chyba tak. To jeszcze... Czy znaków zapytania też już nie ma? Chyba faktycznie wszystko tu zrobiłem.
terminale są odhaczone. Więc czas się udać do wieży, myślę. I zobaczyć, kto tym razem tam będzie. No to jedziemy. No to chyba... No może i dobrze. Nie, źle. tak. O, czyżby? Kurde. Łohoho, prawie dobrze. Tak? Tak. Źle. No to na pewno nie. Tutaj kończyło się demo na wejściu do wieży, w sensie nie weszli, nie mogliśmy wejść. No ale zobaczymy, co tu jest. Welcome back, creature of clay. The forge burns bright, but the sky is troubled with clouds. A mortal has ascended Olympus without the permission of Zeus. Na pewno nam nie powie, więc nawet nie ma co się pytać. To jest Sphinx, mówi zagadkami. Powiedz o losie trafiających tu śmiertelników. Your friend wanders in dreams, caught between moments. He stands upon the bridge between yesterday and tomorrow. His eyes fixed upon the surface of the sun, and so the workings of Olympus are disrupted. Pandora, fearing the wrath of the gods, has broken the paths to ascension. Jak można go uwolnić? Only Prometheus can help you, for he has always favored humankind over the gods, and would see Olympus pass into your hands. Oh. But he is bound in the heart of the mountain. Break his chains, and he will show you the way. Dziwnie, prostolinijnie to było powiedziane. I think it's safe to assume that Olympus is the entity's term for the megastructure. It looks like our best chance of rescuing Byron is finding Prometheus and freeing him. How do you free a weird glowing ghost thing? I suspect these entities exist within the megastructure systems, and what we're seeing is just how they manifest to communicate with us. I don't really care what they are. For now, let's play along. Dobra. Czyli znikamy stąd.
Prometeusz jest uwięziony, ale czy to w sumie pewnie jest ta jakby ekran tytułowy gry, tam jest jakby taki właśnie uwięziony Prometeusz. No, o co chodzi? Czemu? No właśnie, kim są te istoty, że mają jakieś tutaj swoje cele? Czy one były zaprogramowane, żeby tak robić? Czy to jest analogia Miltona i Elohima z symulacji, że z czasem nabrały własnej inteligencji i własnych celów? No dobra. Zielony kanion, południe 2. Przypominająca kanion, formacja w suchym i skalistym południowym regionie wyspy. Zamknięta struktura formacji sugeruje sztuczne, a nie polodowcowe pochodzenie. You know, I always kind of resented Byron for being so charming and charismatic. The dashing explorer. And one of the first companions, too. Being the voice of caution is not a fun role to play. Always having to be the responsible one, the killjoy. The one who says, maybe that's too much. But sometimes, it is too much. It's not your fault, Al. Ooh. To wygląda ciekawie. In this area, we have an especially weird problem. Something in one of the labs is going completely bananas and I can't shut it down because I'm not, well, you. Come find me when you're ready. What is it with the language libraries and bananas? W jaki sposób to się unosi? Antygrawitacja, ha? No dobra. Ciekaw jestem. A właśnie, no antygrawitacja. Widzę, że to chyba będzie faktycznie temat przewodni tego obszaru. Raz, że ta wyspa się unosi, znaczy ta wieża, czy cokolwiek to jest. Dwa, że w poprzednim labie też też było jakieś doświadczenie z antygrawitacją. Cześć, Al. Nic. No i widzę już tutaj tą antygrawitacyjną windę jakąś. Alpinista. Aha! O kurde. Są tutaj te... Aha. Te powierzchnie zmieniające grawitację. Fuck. To będzie zabawne. Gdzie jest jeszcze jakaś? A, nigdzie. Dobrze, że grałem w Manifold Garden. Co dalej? Możemy tu iść? Nie. O? Tu? Nie? Co jest grane? Gdzie w ogóle jest cel? Tam. Okej. Czy co, dwa razy spacja nas opuszcza. Antygrawiter. Wygeneruj wiązkę, która przyciągnie urządzenia lub ciała w kierunku powierzchni antygrawitacyjnych. Aha. Świetnie.
świetnie. Działa jako przycisk, działa. Mogę iść tu, ale... Aha. Już widzę. No dobrze, że zaznacza, kiedy jakiś przyrząd jest pod wpływem tej wiązki. A gdzie jest odbiornik? Tu gdzieś, tu. Czyli trzeba go pewnie tutaj znowu postawić. Okej. Działa, działa. No to może być ciekawe i dezorientujące. If the language of creation is a kind of melody, maybe that's why we respond to music the way we do. Because we recognize something that can't be expressed in any other way. And when we play music, we participate in something ancient, in an act of creation. Pochodźmy na razie mniej więcej według kolejności. Mniej więcej. Come on, out with it. What's the problem? I know you're very busy, but you need to pay more attention to what's happening. Everything's slowing down. People are losing track of the bigger picture. They're still traumatized by New Alexandria. It's more than that. When I organized the last expedition, I had real trouble finding volunteers. There's no enthusiasm for the outside world anymore. They want to look away from history, pretend there's no past and no future. I'm really worried, Athena. Okay. I promise I'll look into it as soon as I'm done with this. No w sumie ciekawe, czemu mu nie powiedziała. Może dlatego właśnie, żeby został i był tym głosem pchającym do eksploracji mimo wszystko. Pajęczyna. Przycisk, wiatrak. Okej, to nie działa przez takie kratki. Czyli w ten sposób mogę tam dojść. Muszę celować w te powierzchnie antygrawitacyjne, żeby to zadziałało. Dobra, pewnie tak trzeba zrobić. Jeszcze tylko tu zobaczę. Tu już jest cel. Potrzebujemy niebieskiego lasera. Tu jest źródło, a konektor jest tam zamknięty. Jep. Gdzie ten konektor? Tam. Momencik. Spacja zeskocz. No tak, zgadza się. Tylko że nie o to chodzi, żeby zeskoczyć.
A żeby połączyć... To chyba... źle zrobiłem, bo teraz... będę miał problem... A nie, dobrze, już widzę. On powinien stać tu, żeby go... można było pociągnąć do góry. To ciekawe, że... aha... że kostka nie jest do tego potrzebna. A to nawet odświeżające takie. Trzeba się kostkami przejmować, żeby manipulować innymi narzędziami. Manipulowanie grawitacją. Widzieliśmy wiele przykładów zastosowania antygrawitacji na wyspie. Potencjalne zastosowania przemysłowe tej technologii są imponujące. Tak wiele przeszkód występujących podczas budowania wynika z grawitacji. Przenoszenie, unoszenie, stabilność. Można rzec, że walka z grawitacją to istotna część historii człowieka. Antygrawitacja uprościłaby te procesy, byłyby one również bezpieczniejsze. Zwycięstwo ludzkości, jak tak nazwałby to Byron. Hello. Jakieś sekrety? Nie. Może tu? Nie. Może tu? Dobra, róbmy po kolei. Chyba, że coś zobaczę w zasięgu ciekawego. Taka niby pustynia, ale nie do końca. Żaby tutaj istnieją. To powinno dokądś prowadzić. Hello? Huh. Co jest tam? Pewnie nie da się tędy przejść. Czy może się da? Dosyć płytko tu jest. Ogólnie. Ha. O dobra, mamy... czy to Pandora? Ciekawa struktura jest tego obszaru, taka... mocno... niejednorodna. Tak, miałem iść po kolei, a idę jak zwykle. Ha. Tutaj brakuje odbiornika. O co chodzi? Ha. Może... aha, jest z drugiej strony. Już myślałem, że trzeba go będzie jakoś zamontować. Z tej strony jest, ha? No, czyli już widzę. To chyba jest jedyna zagadka w zasięgu. O. No dobra, tu jest coś ciekawego. Tu już widzę konektor tam. Wow. Czyli trzeba jakoś ten konektor zgarnąć z antygrawitacją. Coś się świeci. Aha, to zagadka. A?
to zaginiona? Ta. No dobra, jolo, kurde. Blok z pytajnikiem. Co to znaczy? Jest antygrawitacja, znowu wiatrak. Czy możemy tam iść? Możemy kostkę zdobyć. No ta antygrawitacja jest trochę niebezpieczna. Też można sobie napytać kłopotu. Okej, okay, co robi to? Otwiera to. Jak otworzyć to? Da się? Nie da się. Trzeba iść antygrawitacją. Czyli pewnie z kostki wskoczyć w ten strumień antygrawitacji, który biegnie tam. Czyli trzeba kostkę tutaj zdobyć. No dobra. Na razie wydaje się proste. Muszę odwrotnie. Tylko czy to mi coś daje? Mam kostkę. Mam. Zaraz. No. Halo. Działa w ten sposób. Świetnie, mam kostkę i muszę ją tam wnieść. Czyli teraz muszę przestawić... to jest wiatrak. Co to zadziała? Nie. Bo kostka... Zaraz, tu jest jeszcze powierzchnia. Bo ta powierzchnia antygrawitacyjna jest trochę taka... O kurde. Chwila. To musi być na przycisku. Ja chyba muszę trzymać tą kostkę. Okej, nie muszę jej trzymać. Tylko, że ona tam poleciała. A, i to chyba jest już okej. Teraz wystarczy ją ściągnąć. Mamy kostkę. No. Zaraz. Gdzie tu jest jakaś powierzchnia? Nie wiem, czy to wystarczy, ale mam nadzieję. Wystarczy. podłoga. Czy to jest sufit? No dobra, to nie było skomplikowane. Jak na zaginioną zagadkę. Ale właśnie, może da się tu coś wyszmuglować. Albo czy stąd coś widać. Muszę zobaczyć, gdzie była ta taka... Aha, gdzieś tu na tej ścianie, to nie... Stąd raczej tego nie widać. Chociaż... Może i widać. Aha. Nie wiem, co to nam daje. Ale zaraz zobaczymy. To jest tak pod kątem. No dobra, czyli ja tam będę mógł iść. Dobra, i trzeba zeskoczyć. Zobaczymy. Gdzie ja będę w ogóle? Bo teraz się już zdezorientowałem, oczywiście.
Tam jest... O, tam jest inwerter. No dobra. Gdzieś jesteśmy. Pytanie, do czego to podłączyć? Pewnie do tego. Zaraz. Nie, to nie zadziała przecież, bo inwerter nie wygeneruje zielonego. Ha. Ciekawe. Dobra, zielonego nie wygeneruje, więc raczej tam go nie będę. Ale powiedzmy, że tu go podłączę i zobaczymy, czy to coś nam da. Może jeszcze z jakiejś zagadki coś będzie widać. Tam jest zielony. Tam jeszcze coś jest. Okej. Dobra. Czyli tutaj pewnie trzeba będzie puścić czerwony albo niebieski. To puścić gdzieś tam. I tam pewnie będzie ten konwerter. Problemy z akumulatorem. Stolo. Nie chcę być marudą, ale co się dzieje z naszymi akumulatorami? Wymieniałem go raptem kilka lat temu, a cały czas muszę go ładować. Nie mam zamiaru spędzić pół życia w trybie uśpienia. Czy naprawdę tak będzie to wyglądać? Zagoran. Właśnie tak będzie to wyglądać. Części do akumulatorów są rzadkie. Nie możemy wyprawić się dalej na poszukiwania bez posterunków. Herman zawiesił projekt kopalni. Czego się spodziewaliście? Tekla. Powinieneś nauczyć się żyć oszczędniej. Tryb uśpienia to doskonała okazja, żeby pomedytować i zastanowić się nad naszym miejscem we wszechświecie. Naprawdę musisz być cały czas aktywny? Jeremy. Nie siejmy paniki z powodu niewielkich problemów technicznych. Pomyłki były, są i będą. Stolo. Proszę porozmawiać z Pellegrinem albo Nith o wymianie akumulatora na sprawny. A my właśnie znaleźliśmy ten schemat jakiś tam lepszego ładowania, więc czemu Melville właśnie zbyła to, jakby nie było to nic istotnego? Dobra, pytanie, jak stąd zejść, żeby się nie zabić? No to zdecydowanie mogą być poukrywane jeszcze jakieś rzeczy. Dobra, idźmy wybrzeżem. Czy też raczej, nie wiem, no... brzegiem. Zobaczymy... No, czy coś tu się da zrobić. Gdzie była ta płytka? Hello? Tam widzę ognik. Hops. Dobra, bo już się zgubiłem. Ta płytka gdzieś chyba bliżej była. Czy nie? Tu jest Pandora. Tu. Okej. Zobaczmy, czy to widać z tamtej zagadki. O. Czy tamtą płytę widać? Ona jest za drzewami. Może być pewien problem. Przydałby się właśnie ten... wentylator. Może coś zobaczę bardziej. No nie. A jednak, znaczy chwila.
Nie, to była chyba ta pierwsza. Czy to nie to? Zaraz, czy ja nie mogę wynieść tego stąd? Niewiele brakuje. To była ta pierwsza płyta. Ta druga była za drzewami, więc problematyczne. No nie wiem, czy się da to zobaczyć. Kurczę. No nie wchodź na wiatrak. Stąd chyba się nie da, chyba żeby jakoś, nie wiem, przejść tam. Pokombinujemy zaraz. Momencik, jeszcze raz. Postawimy to tu. Okej, muszę tutaj mieć... Nie muszę tak. Mogę iść tu. Może stąd jakoś będzie lepiej widać, ale... Kiepsko. Gdybym był tam na suficie... Chociaż nie, tu się nie dało iść na sufit. Tu się dało co najwyżej. Dobra, na razie to zostawię. Zobaczymy, czy będzie jakaś zagadka, z której lepiej to widać. Może da się wyszmuglować ten przyrząd na zewnątrz też. Pewnie się by jakoś dało. Jakby bardziej pokombinować. O, hello. What the fuck? Czy tam jest... Tam jest konwerter. No dobra, to już jest ciekawe. To jest ciekawe. Jak tam wejść? Czy z tej strony by się dało? Czy z tej? Tu jest jakaś dziura? Jakby tam wejść? No, trzeba trzecią osobę. Może jakoś z góry? Zaraz, tu jest więcej wiatraków. Czy ten wiatrak jest chyba końcowy, bo nas tam przerzuci? Okej, to jak wejść tu? Tędy. Dobra. No, halo. Tu na pewno się da. Ciekawe. Mamy konwerter na zewnątrz.
To było nawet interesujące. O, jest trójeczka. Tu jest jakiś ten... A nie, myślałem, że to jest konektor. To antenka tylko. No, to nam daje spore pole do popisu. Co z tym zrobić? Trzeba go będzie jakoś tam do Pandory podłączyć. Pewnie do Pandory i do tego. No nie wiem. Powinienem go zostawić w jakimś takim miejscu w miarę widocznym. Niech tam będzie Pandora. Tutaj nad wodą, okej. Zobaczymy, jaki tutaj kolor da się podpiąć. Tu mógłbym niebieskim strzelić w to i chyba tak trzeba będzie zrobić. Więc może od razu to zrobimy. Niebieski dokąd miał lecieć? Tam. Tam na górę. Dobra. Chowaj głowę, bo zasłania. Gdzie był ten Teges? Gdzie to było? Tam się trójka świeci. Nie widzę tej linii. Ślepy jestem. O kurde. Gdzieś to było. Chyba tu. No wystarczy się odwrócić do góry nogami i już człowiek traci orientację. Może stąd będzie lepiej widać? O, tam gdzieś jest. To postawmy go. Tu się da? Nie, tu jest źle. Tu? Chyba działa. Dobra, zejdźmy. No, mogę zejść łaskawie. Chyba zadziałało. Podłączyłem niebieski. Tam coś się dzieje. Zobaczmy, co to nam dało. Czyli tak, czerwony teraz leci do konwertera i jeszcze... A to już chyba widzę. To wystarczy teraz po prostu niebieski. I mamy rozwiązanie. Okej, to było prostsze niż myślałem. Myślałem, że jeszcze coś będzie trzeba kombinować. To ciekawe, po co jest ta druga płytka. Antygrawitacyjna. The honest philosopher is rewarded with poison. The hypocrite is rewarded with power.
Dobra, muszę pamiętać, że tam jest jeszcze jedna płytka i że tam gdzieś dalej widziałem ognik. Ale na razie zróbmy normalne zagadki. Bo tu gdzieś była trójka. No, halo. Pójdźmy chwilę wzdłuż brzegu.